Sięgnijmy do Bożego Słowa, do Ewangelii Jana, do rozdziału 20 tejże Ewangelii. I od wersetu 19 będziemy czytali i przyglądali się temu, co zostało tam zapisane ręką apostoła Jana. Werset 19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Taki prosty werset, prawda? Nic tutaj się nie dzieje. No, pozornie. Ale początek tego wersetu nic nie zapowiada. Bo co on opisuje? Nastał wieczór, minął sabat. Co jutro? Do pracy. Oni jeszcze mieli dodatkowe problemy, ponieważ bali się po prostu. Ponieważ wszyscy kojarzyli ich z Mesjaszem. Z tym Jezusem z Nazaretu, którego Rzymianie przybili do krzyża, faryzeusze wykpili. No i teraz pewnie będą chcieli się też policzyć z tymi jego uczniami, żeby im pokazać, że nie można takich rzeczy robić w Izraelu. Że tutaj jest odpowiednia instytucja, Sanhedryn, który decyduje o tym, co wolno w kwestiach religii, a czego nie wolno. Dlatego siedzieli zamknięci. Nie wiem, czy rozmawiali, co robimy, jak nad to jezioro Genezaret teraz się udać, może jakiś konwój zamówimy. Ktoś nas tam musi odprowadzić, tak żebyśmy mogli bezpiecznie do swojej firmy wrócić. Większość z nich, a przynajmniej wielu z nich było rybakami. Firma była, nie było pracowników. Pracownicy siedzieli w wieczerniku. Ja mam takie pytanie do wszystkich. Zdarzyły nam się takie wieczory? Jutro do pracy. Rodacy do pracy. I znowu to samo. Znowu ta maszyna, to biuro, te same twarze. My używamy trochę innych określeń czasami, ale ja mówię elegancko. Te same twarze, te same miny, te same słowa, ten sam kierownik, dyrektor, sekretarka. Ta sama podróż pociągiem czy autobusem, no po prostu nie da się. Ile można? No ale z czegoś trzeba żyć. Więc czeka nas atrakcyjny poranek. Wielu ludzi tak żyje. Wiecie, że żyją tak latami? Zdajecie sobie sprawę z tego? Ja wiem, że zdajemy sobie z tego sprawę, bo sami tak żyliśmy. Można to przenieść na inny grot. Mąż siedzi wieczorem i myśli: czy to dobrze, że się ożeniłem? Czy to dobrze, że to ona? No powiem, że jest dobrym człowiekiem. No dobrze, że jest, no ale czy musi być taka? Nie dałoby się jakoś to naprawić, coś zrobić z tym. No dzieci no też nam tak wyszły, no jak wyszły, no. To są bardzo poważne rozważania. A w drugim pokoju siedzi żona. Myśli, no ten mąż. No fajny chłop, ale taki jakiś dziwny. No. Dogadać się z nim nie można w niczym. Uparty. Dzieci nam też trochę dają do wiwatu. Wiecie, to można na każdą dziedzinę życia przenieść. I tak można żyć latami. Wierzycie, że ludzie mogą później popaść w alkoholizm? Mogą popaść w narkotyki? Mogą zacząć się włóczyć po ulicach? Mogą. I tak robią.
Dlatego, że wielu ludzi tak żyje. Nie ma żadnej nadziei na jakąkolwiek zmianę. A teraz wam powiem coś, co jest niestety też prawdą. Zaraz się dowiecie, dlaczego niestety. Siedzi chrześcijanin. W domu w niedzielę muszę iść na nabożeństwo. No jak jeszcze ten będzie mówił kazanie, to pół biedy. Ale nie dotarł do mnie kto. Więc trudno, ryzykuję. Jak tamten powie, to mam znowu cały tydzień z głowy. A jeszcze jak powiedzą, że brakuje na czajnik w kuchni, albo na kredki dla dzieci, no głupio będzie nie sięgnąć do kieszeni, nie wyciągnąć tej złotówki, a przydałaby się na coś innego. Nie wiem, co można za złotówkę kupić, ale zawsze by się przydała. Czy zdarzyło nam się coś takiego w naszym życiu chrześcijańskim? W tym moim zborze już się nic nie zmieni. Wiecie, ile takich rozmów prowadziłbym i prowadzę? Nie uwierzylibyście. Pastorze, w moim zborze nic się nie może zmienić. To jest niemożliwe. Ludzie się nie zmieniają. Słyszeliście to? Ludzie się nie zmieniają. I mniej więcej takie to Polacy rozmowy prowadzili w Wieczerniku. No wiemy, że nie Polacy, ale mogliby takie prowadzić. Gdyby tam byli Polacy, ohoho, to by dopiero były rozmowy. I stało się coś, co wszystko zmieniło. Niestety nie wszyscy to zauważyli. I to jest fakt. Stało się coś niezwykłego. Ja te nasze rozważania zatytułowałem sobie Nastał czas chwały. Bo oto zdarzyło się coś, co nie miało prawa się zdarzyć. No przecież nikt nie wchodzi przez zamknięte drzwi. Widział to ktoś? Znacie takiego apostoła, który miał na imię Tomek? Tomkowi mówią, przyszedł Pan. Drzwi były zamknięte, a Tomek mówi, ha, ha, ha. Nie zostało wam coś za dużo z tej wieczerzy? Bo to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Takie rzeczy się nie dzieją. I oczywiście wyrósł na Herosa. I mówi, dopóki palce nie włożę w jego bok. O, dłoni nie włożę w jego bok. Palca w otwory po gwoździach. To możecie mi tu opowiadać, co chcecie. To jest oczywiście śpiewka, która jest znana wszystkim wierzącym, którzy mówią o swoim nawróceniu. I oczywiście nikt nie chce wkładać im palca, bo otworów nie ma. Ale mówię, a ty mi tu nie opowiadaj. Takie rzeczy się nie dzieją. Jest XXI wiek, nie przesadzaj. A jak już widać, że po roku nie przechodzi, to fanatykiem zostałeś. My z tobą nie będziemy rozmawiali, bo nie wiadomo, co ty jeszcze zrobisz w życiu. W każdym bądź razie nie brakuje takich ludzi. Takich Tomków też nie brakuje. Ale naprawdę coś się stało. I my dzisiaj chcemy opowiedzieć, co się stało. Bo bardzo wielu ludzi żyje tak, jakby Jezus został na krzyżu. Wiecie, że tak ludzie żyją? Wierzących ludzi. Jezus został na krzyżu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że naprawdę wielu ludzi nie wierzy w jakiekolwiek pozytywne zmiany w swoim życiu. Oni nie wierzą, że ich małżeństwo się może zmienić. Oni nie wierzą, że ich dzieci mogą się zmienić. Oni nie wierzą, że mogą mieć inne życie. Oni w nic nie wierzą. Oni tylko nie wiedzą, dlaczego wierzą w Jezusa. Bo tego też nie wiedzą. Dowiedzieli się gdzieś od kogoś? Wystali z mlekiem matki? Jak to jest? Ale jednak coś jest w ich życiu, co sprawia, że jednak tego Jezusa wyznają. Ale to jest Jezus, który wisi na krzyżu. Wiecie, że wiele krzyży ciągle ma tego Jezusa zawieszonego tam na tym krzyżu. To jest dobre miejsce dla Jezusa. O, tak się można napłakać pod tym krzyżem. Tak można wylać swoje serce. Bo jak pusty, to nie wiadomo, o co chodzi.
Właśnie wiadomo, o co chodzi, bo on przyszedł przez zamknięte drzwi. Co możemy nazwać tymi zamkniętymi drzwiami w naszym życiu? Nasze serce. Jest napisane w Biblii. Kościół w Laodycei, czy nie? Czy ten kościół nie miał czasami zamkniętych drzwi przed Panem? I tam jest napisane, że Jezus stoi i czeka. Bardzo wielu ludzi, chrześcijan, używa tego tekstu o kościele w Laodycei do ewangelizacji. To jest kompletna pomyłka. Dlatego, że kościół w Laodycei wyrzucił tego Jezusa za drzwi. A Jezus przychodzi sam do naszych zamkniętych drzwi, bo gdyby tak nie było, to nikt z nas nie byłby zbawiony. On przychodzi przez te zamknięte drzwi i mówi: zmieniło się wszystko. I naprawdę, nawet ludzie, którzy odrzucają w końcu Jezusa, wiedzą, że mają jakieś doświadczenie, którego nie umieją do końca się pozbyć. Oni rachują. Tu jest moje życie, mój dorobek, moje stanowisko, mój samochód służbowy, moje 35 lat pracy w tym przedsiębiorstwie. A tu Jezus. A ja wiem, co mnie czeka. Oni wiedzą, że coś przeżyli, ale nie chcą pójść w tę stronę. Ale zostawmy tych ludzi, bo my ich nie przekonamy. Z pokorą przyznaj, że jeśli Jezus nie przekonał tych ludzi, to ja ich też nie przekonam. I nie biorę się nawet za to. Jezus wszedł do zamkniętego pomieszczenia i mógł powiedzieć na przykład: a widzicie? A wiecie, jak wielu ludzi tak ma jaką satysfakcję, ma jak się komuś noga powinie, a mówiłem ci, a widzisz, a stało się tak, jak mówiłem. I taki tryumf, oczywiście na zewnątrz łzy się leją, ale w środku, przewidziałem, ale ze mnie prorok. Czy Jezus nie wiedział, co oni zrobią? Przecież doskonale wiedział, co ci ludzie narobią. Wiedział, że Piotr będzie uciekał 3 razy, nie oglądając się za siebie. Wiedział, że oni wszyscy zamkną się w wieczerniku, będą się bali w ogóle wychylić nosa stamtąd. Wiedział. Przychodzi do nich i mówi rzecz niezwykłą. Wielu chrześcijan powinno się tego nauczyć. On przychodzi do ludzi, którzy go zawiedli. Zachowali się podle. Kiedy on umierał na krzyżu, oni się odwrócili od niego. To byli jego przyjaciele, podobno. My też mamy przyjaciół? Mamy, prawda? Oni nas nigdy nie zawiedli, dlatego mamy przyjaciół. Jest rzeczą dobrą mieć przyjaciela, wiecie? Ale jest rzeczą mądrą mieć przyjaciela przez Chrystusa. Bo jak mamy przyjaciela bez Chrystusa, to jest jazda bez trzymanki. Niestety zawiedziemy się. Przykro mi. Zawiedziemy się wiele razy. Aż w końcu powiemy: ja nie chcę już żadnych przyjaciół. Ja już w ogóle nie chcę z nikim mieć nic wspólnego. Ja się do tego człowieka nie odezwię. Nie chcę mieć z nim ani minuty nawet do czynienia. A najlepsze jest to, jak jeszcze tak mówią ludzie w kościele. To dopiero jest super. Razem śpiewają pieśni. I jest taka piękna pieśń. Powietrzem moim jesteś, Panie Jezu. A za chwilę: ale z tym to nic wspólnego nie chcę mieć. Ciekawe, jakim powietrzem oddychasz. Jakiś gaz bojowy chyba, bo to na pewno nie jest powietrze Chrystusowe. A co Jezus zrobił? Uczmy się. Chrześcijanin to jest uczeń. My o tym zapominamy. Ci, którzy chodzili z Jezusem, to byli Jego uczniowie. I Jezus dalej ich traktuje jak uczniów. I mówi: pokój wam. Wiecie, co to jest mieć pokój z Bogiem? To Bóg przychodzi do mnie, do ciebie i mówi: pokój ci.
pokój ci. My byśmy tego nie zrobili. No jak mogę do swojego wroga wręcz takiego bezczelnego, który mi tak zrobił? Pomyślmy, ale uczciwie. Z powodu naszej wiary przybijaj nas do krzyża. No i patrzymy na tych naszych przyjaciół, braci ze zboru, siostry ze zboru. Oni tak czmych, czmych, czmych. Jesteśmy sami. A gdyby tak Bóg dał łaskę i schodzimy z tego krzyża, co byśmy zrobili? Pobieglibyśmy, złapalibyśmy pokój Tobie. Tak? Tak powinno być, prawda? A ilu z nas by z taką jakąś lagą biegło z tego? Ja Ci podziękuję za to. To tak jest? To tu żeśmy sobie herbatkę pijali, tu żeśmy się razem modlili, całą noc żeśmy klęczeli, śpiewaliśmy hymny, a Ty mnie tak zostawiłeś? Jezus nigdy czegoś takiego nie zrobił. Kiedy wziął uczniów, Jan, Jakub, Piotr, najlepsi z najlepszych, wziął ich do ogrodu Getsemane. Po co ich wziął? Żeby razem z Nim się modlili. Oni już wcześniej widzieli Jego chwałę, wiedzieli, z kim mają do czynienia. A przynajmniej się domyślali. Nie minęła chwila, a oni już chrapali. Tacy przyjaciele. Jesteśmy ludźmi, którzy zawodzą. A mimo to Bóg przychodzi do nas i mówi: pokój Tobie. Pokój Tobie. Nie bój się Boga, bo Bóg nie przychodzi po to, żeby Cię karać. Przychodzi, żeby mieć z Tobą pokój. Co stało się wtedy, kiedy Chrystus powstał z martwych? Żeby to zrozumieć, musimy wiedzieć, co było wcześniej. Wcześniej Bóg dał prawo. Żydzi byli świadomi tego. I Żydzi wiedzieli, że grzech równa się śmierć. I wielu z nich, wbrew temu, co sądzimy, wielu z nich zdawało sobie sprawę z tego, że to jest beznadziejna sytuacja. Że oni nie mogą się wyrwać z tego zaklętego kręgu. Bo kiedy zgrzeszyli i poszli, złożyli ofiarę, i kiedy kładli swoje dłonie na baranku, który na ich oczach był zarzynany, i to był najlepszy z baranków, to nie było jakieś byle jakie zwierzę. To było często zwierzę, które cała rodzina nosiła na rękach, bo był najpiękniejszy, bo był najsłodszy. No jak ktoś widział małego baranka, to się można zakochać. I on tego baranka brał i na jego oczach to zwierzę było zarzynane. Patrząc mu prosto w oczy często, jakby pytając, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego to się dzieje. Żydzi wiedzieli, że to nie ma żadnego sensu, co się dzieje. Bo kiedy skończy się ta śmierć, oni wrócą do domu i będzie podobna historia. Znowu się zdarzy, co się zdarzyło. Oni wyczekiwali Mesjasza. Oni po prostu pragnęli Mesjasza. Nie mówią wszystkich. Ale wielu z nich, naprawdę wielu z nich. I kiedy Jezus powstał z martwych, kiedy uczniowie Go zobaczyli, kiedy przechodzi przez zamknięte drzwi, w jednym momencie przeżyli coś niezwykłego. Nagle uświadomili sobie, że coś się zmieniło, że jutrzejszy dzień nie musi być beznadziejny, że jutrzejszy dzień nie musi być przepłakany, że jutrzejszy dzień jest dniem nadziei. Ponieważ coś się zmieniło. I już grzech nie równa się śmierć. Ale grzech równa się miłosierdzie. A to nie jest to samo. To nie jest to samo. Czy to znaczyło, że można było grzeszyć ile się da i nie ponieść żadnych konsekwencji z tego powodu? Oczywiście, że nie, ale nie o tym dzisiaj mówimy. W umyśle Żydów to było bardzo uporządkowane. Oni wiedzieli, że grzech to jest zło. Nie trzeba im było tłumaczyć. Uczniowie zobaczyli, że grzech, a Biblia mówi nam śmierć, grzech i szatan, zostali pokonani na krzyżu Golgoty. To było pełne zwycięstwo. Więc jeśli dzisiaj
Jesteś w sytuacji, w której możesz powiedzieć, że jest beznadziejnie. To nie jest prawdziwa sytuacja. To nie jest prawdziwa rzeczywistość. To jest wirtualna rzeczywistość, bo prawdziwa rzeczywistość jest zupełnie inna. Grzech został pokonany. Śmierć została pokonana. Szatan został pokonany. Możesz wejść w tę rzeczywistość, jeżeli możesz słuchać Słowa Bożego. Jeżeli do ciebie dociera Boże Słowo, jeżeli ktoś ci głosi Ewangelię, masz łaskę, bo słyszysz coś, czego ludzie przez tysiące lat nie słyszeli. A i dzisiaj jest wielu ludzi, którzy chcieliby to usłyszeć, ale nie mogą usłyszeć, bo nie ma kto głosić. Nie lubię żadnej techniki i technologii, ale wiecie co? Dziękuję Bogu za internet. Dlatego, że dzisiaj z tego, co wiemy, setki ludzi mogą słuchać tego, co dzisiaj tutaj się dzieje. Mogą słyszeć Słowo Boże i mogą mieć nadzieję. Oczywiście nie my decydujemy o tym, co oni zrobią w życiu, ale możemy głosić im Słowo Boże. I to Słowo do nich dociera. Człowiek, który był beznadziejny, który nie miał żadnej nadziei, nagle odzyskał swój dawny blask. Jakże niewielu z nas, kiedy myśli o człowieczeństwie, odnosi się do Adama i Ewy. Czemu tego nie robimy? Adam i Ewa to byli prawdziwi ludzie. W nich było wszystko. Chcesz mieć wspaniałego męża? Przyjrzyj się, jaki był Adam. Poeta, inżynier, malarz, stolarz, polityk. Wszystko w nim było. Jak Ewa go zobaczyła, to oszalała. Ewa? Powiem tylko tyle, że jak Adam ją zobaczył, to powiedział wow. Brakło mu słów. No jak opisać to, co widział? Niepodobne do krowy, niepodobne do wielbłąda. A tamto było dobre. A to? Jeszcze zaczął szukać, mówi, o, to ze mnie. To z mojego żebra. Czyli to jest ktoś podobny do mnie. No to teraz mamy społeczność. Teraz mamy wspólnotę. Tak się biedak zakochał, że się zapomniał. Oczywiście to jest uproszczenie. I to nie jest temat naszych rozważań. Chcesz mieć porządną żonę? Przyjrzyj się Ewie. A później przyjrzyj się swojej narzeczonej. Co chcesz powiedzieć, się nie ożeniłbyś już? Nie. Rzecz w tym, że kiedy patrzymy na Adama i Ewy, to widzimy, co znaczy człowieczeństwo. Człowieczeństwo to jest doskonałość. Kiedy my myślimy o ludziach, to widzimy ciągle problemy. Ja nie chcę tak patrzeć na ludzi. Jezus, kiedy na nas patrzył, to co? Tato, ja mam iść tam? Ja mam iść do nich? Przecież to chodzące problemy. Jak ja tam pójdę, to oni mnie zabiją. Czy taka była rozmowa w niebie? Nie. Jezus, kiedy na nas patrzył, to patrzył na istoty, które utraciły coś, co miały na początku. Zmartwychwstanie Jezusa, wiecie co robi? Przywraca nam dawny blask. Przywraca nam dawną chwałę. I to jest coś niesamowitego. To jest coś, czego nie możemy pominąć w naszych rozważaniach. Gdyby ludzie tak myśleli, wiecie, jak kościoły by wyglądały? Po prostu to byłyby wulkany życia, wulkany chwały, wulkany zwycięstwa. A ludzie w kościołach ciągle chodzą ze spuszczoną głową. Nie da się, nie można, nic nie da się zrobić, nikt się nie zmienia, nikt nic nie robi. Wszystko na mojej biednej głowie, a ktoś z boku patrzy i ten też nic nie robi. No. Dosyć ciekawe.
Ale to nie jest prawdziwy obraz. To nie jest obraz człowieka, o którym mówi nam Biblia. Kiedy Łukasz napisał swoją Ewangelię, to w 24 rozdziale, w 21 wersecie zapisał takie słowa. Jezus spotkał uczniów, którzy idą do Emaus. Nie wiemy, jak się nazywali, ale byli jego uczniami. Nie poznali go. Ktoś może pomyśleć, no jak to jest możliwe? No właśnie dlatego, że Jezus powstał z martwych. I to, kim stał się po tej przemianie, a jego ciało szczególnie, było nie do zrozumienia dla tych, którzy go spotykali. I mówią tak, kiedy z nimi rozmawia, mówią tak, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. A jak się nawróciłem, to oczywiście zaraz przy tym, co było. A ja się spodziewałem. Bardzo wielu ludzi mówi tak. Nie byłem chrześcijaninem, nie byłam chrześcijanką, nie miałem tyle problemu, co teraz. I to ma być dowód na co? Ja wam powiem, na co to jest dowód. Na to, że kiedyś byłaś grzesznikiem, który siedział w grzechu i śmierci i diabeł nawet nie chciał splunąć na ciebie, żeby nie zdradzić, że istnieje. Ale kiedy zostałaś zbawiona, to ci nie odpuści. Jak będzie mógł, tak ci dokuczy. I napuści na ciebie wszystko, co się da, ale Bóg nie da ci zrobić krzywdy. Jak boli, to znaczy, że żyjesz. Bo jak umrzesz, to cię nie będzie już nic bolało. Ciesz się, jak boli, bo żyjesz. Mało tego, jak boli, to znaczy, że odbywa się praca. Coś się dzieje. Czyli tną, przycinają, szlifują. Wszystko po to, żeby co uzyskać? Obraz Jezusa w twoim życiu. No fantastyczne. To każdy z nas powinien jeszcze pod pachami, jeszcze pod paszkami, jeszcze tutaj, wszędzie. Bo ja chcę przypominać Chrystusa. A my ciągle, a boli, a powiedział nam, a popatrzył, a pomyślał, a nawet jak nie popatrzył, nie pomyślał i nic nie powiedział, to i tak dojdę do wniosku, że pomyślał, popatrzył i powiedział. No bo musi być ktoś winny. Stan mój nie jest z powodu mojej winy. Wiecie, że w więzieniach siedzą tylko niewinni? No, to dobrze, jak wiecie. Takie państwo niesprawiedliwe mamy. Do więzień tylko niewinnych ludzi wstawiają się, powiedzieć, zamykają. Jeżeli ja się nie czuję winny, to po co mi zbawienie? Przecież jestem święty, prawda? Wielu ludzi mówi tak, ale ja nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem, nikogo nie zgwałciłem. No, pomijając szczegóły, że tak było, no niby mają rację. I oni nie chcą zbawienia, a po co im? Są sprawiedliwi. Uczniowie się spodziewali. Ale greka biblijna mówi coś ciekawego, bo używa tutaj takiego słowa, ono brzmi lutrome. Co ono oznacza? To oznacza, że ktoś został uwolniony za okupem, wyzwolony, wybawiony z czegoś lub od czegoś. No i nam się zaraz światło pokazuje. No to właśnie się stało. Ale oni się spodziewali. Zobaczcie, jak ludzki umysł i Boży umysł się rozchodzą. To nie jest dziwne, bo Biblia o tym mówi. Tylko my często o tym nie chcemy pamiętać. Myśli moje nie są waszymi myślami. A drogi moje nie są waszymi drogami, mówi Pan. Jezus zrobił dokładnie to, co powiedział. Zapłacił okup za nas. Wyrwał nas ze śmierci.
A oni idą tą drogą i mówią, no a myśmy się spodziewali. No czego? Czego się spodziewali? Że on przywróci Królestwo Izraela. No biedni tacy. Czy gdzieś to w Biblii nie napisane? W Biblii mówimy, no w Starym Przymierzu, które mieli do dyspozycji. Tak, ale mieli to napisane zupełnie w innym kontekście, w innym miejscu. Mesjasz miał cierpieć, miał zginąć, miał umrzeć na krzyżu, miał na trzeci dzień powstać z martwych. Nie wiedzieli o tym? Wiedzieli, bo to było napisane. Ale wiecie, oni się spodziewali. Wielu chrześcijan wie, co jest w Biblii napisane, a jednak się spodziewają, że będzie inaczej. Że akurat im się uda. Że ich ominą pewne rzeczy. No przykro mi, ale to zakrawa na herezję wręcz. Ten sposób myślenia. A czy oni nie pamiętali, co Jezus mówił na ten temat? Przecież Jezus powiedział o swoim królestwie. Mateusz 6, 33. On mówił o tym, że mamy szukać tego królestwa. I mówił im o tym królestwie inne rzeczy zupełnie. Nie mówił o ziemskiej chwale. Nie pamiętali, co powiedział Piłatowi? Jak Piłat pytał o to, czy jest królem? Czy nie powiedział Piłatowi, że jego królestwo nie jest tego świata? Przecież wszyscy to powiedzieli, słyszeli. To była publiczna rozmowa. Nie pamiętali tego? Nie, nie chcieli pamiętać. Nie chcieli pamiętać. Bo my nie chcemy pamiętać rzeczy, które nam nie odpowiadają. My chcemy tylko wybierać takie rodzynki z ciasta. No oczywiście, jeśli lubimy rodzynki. Ale lubimy wybrać to, co nam odpowiada. A to, czego nie lubimy, a to nie dla nas. To nie dla nas. 25 werset tłumaczy postawę chrześcijan. 24-25. Co Jezus powiedział? O, był niegrzeczny. O głupi i gnuśnego serca. By uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Ja myślę, że przydałoby się takie kazanie do odczytania we wszystkich zborach, które zaczęłoby się od słów. O głupi i gnuśnego serca. Ciekawe, ilu by się obraziło. Pan Jezus się nie przejął tym, czy oni się obrażą, czy nie. On im powiedział prawdę. Jesteście głupi. To słowo głupi nie jest w Grece obraźliwym słowem, ale raczej jest słowem, które stwierdza, że nie rozumiecie, nie pojmujecie. I powiedział mi prawdę. Ale powiedział mi coś, co dobrze jest przetłumaczone w naszym języku. Macie gnuśne serca, leniwe serce. Jak można mieć leniwe serce? Można mieć ręce leniwe, nogi leniwe, ale serce leniwe? Tak, można mieć leniwe serce. Dlaczego go można mieć leniwe? Dlatego, że to serce też musi wykonać pewną pracę. Jeżeli już to serce zostało dotknięte przez Boga, to, czego się oczekuje od serca, to żeby przylgnęło do Boga. A to jest pewna praca. To jest pewna decyzja, którą podejmuje człowiek. Dlaczego nie słuchaliście tego, co wam mówiłem? Wasze serca nie przylgnęły do moich słów. Nie przylgnęły do mojego nauczania. Nie słuchaliście tego, co wam mówiłem. Dlatego, kiedy idą i dyskutują, opowiadają głupoty. Opowiadają nie o nim, tylko o sobie. To była ich projekcja tego, czego oczekiwali. Ale to nie była prawda o tym, co się wydarzyło. Oj, jak często tak się dzieje. Przychodzi taki zbity chrześcijanin i mówi, w moim zborze, tak, siak, jeszcze coś innego. A wiecie, co się okazuje często? Że to nie jest prawda. Że to jest projekcja jego. Dlatego, że okazuje się, że po rozmowie z innymi ludźmi, że było zupełnie inaczej. Jak ktoś tych ludzi posłuchał, załóżmy, że szli tą drogą, rozmawiali głośno, dlatego Jezus ich
słyszał i mógł z nimi podjąć dyskusję. Ktoś by słyszał, prawda? I powiedziałby, zapytał, ale o czym wy rozmawiacie? Aha, no to biedni jesteście, no to widzicie, to ten Jezus, no trochę was oszukał, nie? Mieliście nadzieję, tak was 3,5 roku wodził za nos, a skończyło się na niczym, nie? Wiecie, że jest takich dobrych doradców, nie? Siostro, no tak. No siostra ma rację. O bracie, bracie, no tak nie powinno być. No widzisz? No widzisz, że widzisz? Ale może być inaczej. A jak może być? A pewną drogą sobie jechał pewien człowiek. Może nie do końca sprawny, bo eunuch. I czytał Słowo Boże. I też pewien człowiek szedł tą drogą. Już wiecie o co? I też go mógł zaczepić. I mówił, co czytasz? A to czytam. A rozumiesz, co czytasz? No nie bardzo. No to słuchaj, już możemy siąść i porozmawiać. Widzicie, jak dwie różne postawy? Zupełnie. Filip był wierzący, a ci uczniowie byli niewierzący. Eunuch szukał. I szukał tak, że nawet na głos czytał. To nie jest dzisiaj zbyt popularne, żeby ktoś czytał gdzieś na głos. Nie wiem, czy tamte czasy było popularne, ale podejrzewam, że on czytał na głos, bo chciał zrozumieć, co to jest. I Filip wykorzystał sytuację. Oczywiście można powiedzieć, że Duch Święty go przyprowadził i tak dalej, ale Filip mógł tam stanąć jak kołek. No i... Wielu z nas to robi. Drzwi są otwarte w Panu, a ja się wstydzę, a co ja powiem? A jeszcze mi coś brzydkiego powiem. Nie wiem, czego Filip się mógł spodziewać po tym człowieku. W końcu to był obcy, to nie był Żyd. Mógł powiedzieć mu, ty, co ty chcesz ode mnie? Ja sobie czytam, ty się do mnie przyczepiłeś. Nie. Postawa, jaką reprezentujemy, może ludzi przyprowadzić do Boga, albo może ich odprowadzić od Boga. Czy Biblia nie uczy nas, że rozmowy budują albo niszczą? Tak jest. Ileż to siostry i bracia się potrafią nagadać, tak, że później się już nic nie chce. To są tak budujące rozmowy. Ale są też zbudujące rozmowy. I wtedy taki brat, taka siostra jest w stanie o tym powiedzieć wszystkim wokół. Mówi, byłem, rozmawialiśmy. No fantastycznie. Działa. Być może trafi na jakiegoś Tomka i tam podziała. Póki sam nie pójdę, nie popytam. Idź. Idzie. Działa. Zależy, z kim rozmawiasz. Jak rozmawiasz z kimś, kto ma tylko gorycz w sercu, kto jest tylko na wszystko obrażony i urażony, no to masz później to, co serwuje ten człowiek z serca. Ale jak trafisz na człowieka rozradowanego w Panu, zakochanego w Panu, to on cię zarazi tym. To się stało w dniu, w którym Jezus wszedł do tego zamkniętego pomieszczenia i mówi pokój wam. Pokój wam. Kolejny werset. Wracam do naszego tekstu. Tym razem przejdziemy do 21, no, ponieważ 20 jest kontynuacją 19. Jezus mówi tak. Po raz kolejny. Pokój wam. Oni są pełni radości. Naocznie się przekonali, że to jest ten. Rany na dłoniach, na nogach, na stopach, rana na boku, poznali. I mogę sobie wyobrazić, no słuchajcie, ludzie, gdyby ktoś wam zmarł bliski i nagle go widzicie żywego, no to byście po prostu szaleli z radości. A to jeszcze był ich nauczyciel, im się wszystko przypomniało, o czym on mówił. I mówi, pokój wam.
ale mówi nie tylko pokój wam, a teraz tak jak ja zostałem posłany, to teraz was posyłam. Ta radość, która w was jest, idźcie z tą radością i zarażajcie innych ludzi. Mówcie im prawdę. Mówcie im, co przeżyliście. Mówcie im, co widzieliście. Macie być moimi świadkami. Jeśli sięgniemy do Ewangelii Marka, do 16 rozdziału, 15-18 wersety, tam jest najpiękniej to opisane, kiedy Jezus mówi, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. I tak dalej, tam wspomina też o darach Ducha Świętego, znakach, o cudach, które miały towarzyszyć głoszeniu Słowa Bożego. Dlaczego nie ma cudów w wielu kościołach? Bo nikt Słowa Bożego nie głosi. A to, co głoszą, nie nadaje się na cud. Chcesz zobaczyć cuda? Zacznij głosić Słowo Boże. Jak ci przyjdzie pijak, który zawsze leżał pod płotem i powie, Panie, Pan tak mówisz, że ja tego nie mogę już wytrzymać, ja się muszę nawrócić. To powiesz, Boże, no przecież nie potrzebuję większego cudu. A jeszcze ten pijak, który nie miał jednego oka, mówi, widzę. No to zemdlejesz z wrażenia. No tak to działa. Bo Bóg potwierdza słowo, które jest głoszone. A po co nam cuda, jak siedzimy sobie w wygodnych fotelach tutaj? Pięknie odmalowane ściany, mamy po remoncie kaplicę. Wygodne fotele, też niedawno wyprane. Zapachy, każdy perfumy użył dzisiaj. No i do czego nam są potrzebne cuda? Czy niby co z tymi cudami mamy tu zrobić? A poza tym jakie? Każdy ma rękę, nogę, razy dwa. Dwoje oczu. No chorych tu za bardzo nie ma. Jakich cudów się spodziewamy? A żeby taki Duch Święty stąpił i żeby języki ognia się ukazały. No i co byś z tym zrobił? Przecież tobie się nie chce nic zrobić. I co? Przyjdzie program z nieba komputerowy, przemieni cię i pójdziesz głosić słowo. Zabierz gadał jak komputer, tak? Nakręcili mnie, kazali mi powiedzieć, że Duch Święty stąpił na mnie. No i każdy, kto cię spotka, powie, chłopie, ty idź do szpitala, nie gadaj ze mną. Jak nie mamy pragnienia, żeby głosić Słowo Bożego, to Duch Święty nie jest zainteresowany, żeby z nami współpracować. On jest zainteresowany, żeby nas obudzić, żeby coś z nami zrobić. Bo my siedzimy, jak ci uczniowie w tym wieczerniku i jutro niedziela, jak ja wstanę, jak ja tu przyjadę. Sklepy zamknięte jutro. Co jest nieszczęście dopiero? No gdzie ja, co ja zrobię tą niedzielą? Gdzie ja pójdę? A, jeszcze pastor ma kazanie. Nie, to katastrofa. Katastrofa w ogóle. No niestety, przykro mi, Duch Święty chce najpierw doprowadzić do twojego nawrócenia. A kiedy staniesz się pracownikiem i współpracownikiem Chrystusa, oto On cię wyposaży we wszystko, co jest potrzebne. Co się stało? Co się stało w następnym wersecie? Ludzie o to potrafią kłócić się. Teologowie napisali mnóstwo książek na ten temat, ale w całym tym kontekście tej historii, którą opowiadamy, stała się rzecz normalna. Jezus tchnął na nich i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. No logiczne, no jak mieli pójść? Co, o własnych siłach mieli pójść? Brakowało tego namaszczenia. Ale co się tak naprawdę stało? Dlaczego mówiłem o tych wspaniałych Adamie i Ewie? Bóg ulepił ich własnoręcznie. No i stały takie kołki w płocie. No jak cię ulepią z gliny, no to stoisz. No i co? Ładna rzeźba. Nic więcej. Ale On tchnął na nich. I przyszło życie. I to, co było gliną, to, co było niczym, zaczęło żyć. Aniołowie przecierali oczy ze zdumienia. Nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. Nie rozumieli tego.
A co się dzieje tutaj? Człowiek był w śmierci, był w nędzy. Był kimś, kto by się nadawał tylko do piekła. Przyszło tchnienie życia, nowego życia. Nowe tchnienie. Powtórzyło się to, co się zdarzyło w ogrodzie Eden. Przyszło nowe tchnienie. Nowe życie przyszło do tych ludzi. Oni już nie tylko mieli entuzjazm. Wiecie, bardzo łatwo można wygenerować entuzjazm. Puścicie ludziom dobry kabaret, to jest tyle entuzjazmu. Nie jeden kościół jest dzisiaj jak kabaret. I ludzie się śmieją. Niektórzy się tak za brzuchy trzymają, że nie wiedzą, czy będą rodzić za chwilę, czy o co chodzi. Ale mają namaszczenie ducha. A kabaret w kościele po sufit. Ale tu jest coś innego. Jezus mówi, macie nowe życie. Daję wam nowe życie. Daję wam coś, czego nie mieliście. Nigdy nie mieliście tego. I teraz idźcie. I teraz jesteście przygotowani. To nowe tchnienie przyniosło tym ludziom nowe życie. Kiedy Duch Święty stąpił na nich za chwilę, bo przecież to się nie kończy, bo zaraz są dzieje apostolskie, to Duch Święty przyniósł narzędzia do tego, żeby oni sami mogli być odpowiednio wyposażeni i odpowiednio usługiwać innym ludziom. Ale zaczęło się od przywrócenia im tego, co Bóg dał człowiekowi na początku. Ludzie odzyskali swoją dawną doskonałość. Swoją dawną doskonałość. Prawo, które zostało dane człowiekowi, to jest fantastyczna wiadomość. To prawo odprowadziło ich do Chrystusa. Galacjan 3,24. O tym prawie Paweł napisał, że to był taki pedagog. Paidagogos po grecku. U nas pedagog to nauczyciel, ale w Grece oznaczało to zupełnie coś innego w tamtej kulturze. To był po prostu niewolnik, który odprowadzał dziecko do szkoły, do nauczyciela. I prawo miało takie zadanie. Skończyło się. Prawo odprowadziło do Chrystusa tych ludzi. I oni byli zupełnie, stali się zupełnie innymi ludźmi. Nowymi ludźmi. I teraz uwaga. A teraz coś o spowiedzi. Otwórzcie następną stronę. Tak? A kto wtedy słyszał o spowiedzi? Kto coś słyszał wtedy o jakiejś spowiedzi? Ale coś tu jest napisane ciekawego. Jezus ich wysyła i mówi, komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Co tu jest napisane? Co sprawiło, że tym ludziom zostały grzechy przebaczone, tym uczniom? Wiara. Oni uwierzyli w Jezusa. I grzechy zostały im przebaczone. Co oni mieli robić? Mieli iść między ludzi, mieli głosić Słowo Boże. I ludzie dzięki temu, że wierzyli w Chrystusa, mieli co? Odpuszczane grzechy. A co znaczy, że grzechy były zatrzymane? To znaczy, że niektórzy nie słuchali Słowa Bożego. Odrzucali to Słowo. I wtedy mogli powiedzieć, wasze grzechy na wasze głowy. Wasze grzechy doprowadzą was do grzechu, do upadku i śmierci. Proste? Bardzo proste, ale niezwykle logiczne. Po co idziemy głosić Słowo Boże? Po to, żeby ludzi ratować. Kiedy Piotr głosi pierwsze kazanie, co mówi? Ludzie, ratujcie się. Dajcie się uratować. Tak jest dosłownie napisane. Dajcie się uratować. Czyli ludzie nie musieli dawać się ratować. Piotr mówi, dajcie się ratować. Ludzie, zlitujcie się nad sobą, powiedzielibyśmy. My próbujemy zrobić inaczej. Wiecie, jak my próbujemy? Bierzemy delikwenta, przystawiamy go pod ścianę i mówimy, słuchaj, Jezus dla ciebie zrobił to i tamto, umarł za ciebie, ten już czerwony, siódme, potem na niego wychodzą, a my go jeszcze kolanem do ściany, módl się z nami. On już na ostatnim dechu mówi, Jezus jest moim Panem. I ktoś mówi, a, zbawiony.
Guzik zbawiony. On już po prostu nie wiedział, co ma zrobić, no i powiedział to, co chciałeś. Ale czy on się chciał dać uratować? No nie wiesz nawet tego. Dlatego, że nie dałeś mu okazji, żeby ten człowiek w jakikolwiek sposób zareagował na Słowo Boże. Duch Święty jest tym, który człowieka przyprowadza do pokuty. To Jezus powiedział. On przyjdzie, żeby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest Jego dzieło. Nie moje, nie Twoje. Jeśli więc głosisz Słowo Boże, jeśli Słowo Boże dociera do Ciebie, jeśli Słowo Boże wkracza do Twojego serca, do zamkniętego serca, jesteś uratowany. Jesteś uratowany. Stajesz się nowym człowiekiem, rodzisz się na nowo. Twoje grzechy są Ci odpuszczone. Jesteś wolnym człowiekiem. Wielu ludzi myśli, że jak pójdzie i coś tam nagada na ucho, to uwolni się. Wiecie, to trochę przypomina historię z barankiem. Jest o wiele gorzej teraz, bo trzeba było patrzeć, jak ten baranek umiera. Teraz na nic nie trzeba patrzeć. Do widzenia. Następny, proszę. Załatwione. Nic nie jest załatwione. Jesteś dalej martwy. Nie dałeś się uratować. A to, że ci zastukali za uchem, to niczego nie zmieniło w twoim życiu, bo idziesz i robisz dokładnie to samo, co przed chwilą wyznawałeś. A często nawet sam nie wiesz, co wyznawałeś. Trzeba było coś mówić, to mówiłeś. Pokój wam, mówi Jezus. Pokój wam. Nowe życie zaczyna się od tych słów. Pokój tobie, człowieku. Pokój. Ja chcę mieć z tobą pokój, bo to oznacza. Nie ma wojny między mną a moim Panem. Nie ma wojny między mną a Bogiem, bo Bóg oferuje mi pokój. Bo Bóg oferuje mi przebaczenie i zbawienie. To, co stało się w Wieczerniku, rozpoczęło zupełnie nową erę. Kompletnie nową erę. Można powiedzieć, to jest era Chrystusa. Era przebaczenia. Ludzie mówią dzisiaj, mamy XX wiek nowej ery. Jakiej nowej ery? Nowa era, stare grzechy. Nie. Mamy XXI wiek ery Chrystusa. Ale to się kończy. I to się niedługo skończy. Już nikt nie będzie miał żadnej nadziei. Już nikt nie uzyska przebaczenia. Może ktoś słucha i powie, a teraz zaczął manipulować. Nie, tak mówi Biblia. Możecie ją sobie przeczytać. Bez mojego komentarza. To samo przeczytacie. Ten czas się kończy. Ten, który umarł w cierpieniu na krzyżu, pokonał śmierć, zmartwychwstał trzeciego dnia. Swoich uczniów, którzy nie nadawali się do niczego, uczynił apostołami życia. Ci ludzie boli się wyjść na zewnątrz, dlatego mieli zamknięte na klucz wszystko. A oni wyszli i głosili Słowo Boże. Tysiące ludzi się nawróciło na pierwszym kazaniu. Pamiętam kiedyś takiego człowieka, no niestety pastora, który mówi, no nie mogło się tylu nawrócić, bo gdzie by ich mieli ochrzcić? No, ale problem. Nie możemy głosić Słowa Bożego, bo nie ma gdzie tych ludzi ochrzcić. No to Pan Bóg narobił bigosu. Nie bójcie się. Zostali ochrzczeni. Biblia mówi, zostali ochrzczeni. Zostali ochrzczeni. Bez problemu. A jeżeli ktoś ma z tym problem, to niech idzie do lekarza. Bóg naprawdę jest Bogiem cudów. Niezwykłych cudów.
Ludzie, my nie jesteśmy na straconym miejscu, my nie jesteśmy przegrani. Może ktoś pamięta, że jeszcze jest w dwóch miejscach napisane o odpuszczaniu grzechów. Tak, jeszcze jest w dwóch miejscach. W jednym z tych miejsc jest to powiedziane do Piotra. O, tam papieża ustanowili. Pewnie. W twojej Biblii może ustanowili. Ale w oryginale greckim nie ustanowili. Ale tam jest coś więcej napisane. Dlaczego Piotrowi Jezus to powiedział? Masz klucze do Królestwa Niebios. Bo Piotr, zapytany, kim jest Chrystus, powiedział, ty jesteś Synem Boga Żywego. I on chyba sam nie wiedział, co powiedział. Bo Jezus mówi, ty do tego sam nie doszedłeś, Piotrek. To Duch Święty ci objawił. Piotr nagle zrozumiał, z kim ma do czynienia. No i co miał mu Jezus powiedzieć? To wiesz co, zapomnij o tym, takie przeżycie miałeś ciężkie. Nie. Mówi mu Jezus, Piotrze, ty masz klucze do Królestwa Niebios. Ty wiesz, jak ludzi możesz prowadzić do Królestwa. Nie rezygnuj z tego nigdy. Bo wiesz to, czego nikt jeszcze nie wie. Ty jeden, jedyny dzisiaj to wiesz. A dwa rozdziały później mówi do swoich uczniów. Dokładnie to samo, co powiedział do Piotra. A dlaczego? Bo oni również mieli objawienie Chrystusa. Bo oni nagle się dowiedzieli czegoś, czego wcześniej nigdy nie wiedzieli. I oni również mieli drogę otwartą do tego, żeby ludzi wprowadzać do Królestwa Niebios. Jaki Bóg jest mądry. Jeżeli by posłał niewierzącego, aby głosił Słowo Boże, to co by ten biedaczyna miał powiedzieć? Przecież on niczego nie rozumie. Jakby posłał człowieka religijnego, to co by powiedział? O, musisz pościć, nie wolno ci chodzić w tym, nie wolno ci ubierać tamtego. Naprawdę, do Królestwa Bożego wyprowadził wielu ludzi. Nie, on posyła tych, którzy mają objawienie Królestwa. Wiedzą, czym jest Królestwo, bo poznali Chrystusa. Bo bez Chrystusa nie wiesz, czym jest Królestwo Boże i nigdy do Niego nie wejdziesz. To przez Chrystusa jesteś zaproszony do Królestwa. To Chrystus wprowadza cię do Królestwa. A nawet Biblia mówi więcej. On nas wyrwał z tego świata i przeniósł do swojego Królestwa. Jest coś niesamowitego być uczniem Jezusa. Jest coś niesamowitego w tym, kiedy Bóg nam daje takie objawienie. Słuchajcie, ja nie mówię o objawieniach w postaci jakichś figurek, płomieni, obłoków czy czego tam chcecie. Ja mówię o objawieniu, które przychodzi ze Słowa Bożego i człowiek rozumie. Czyta i wreszcie rozumie. I mówi, czemu ja byłem taki głupi? Czemu nigdy to do mnie dotarło? Czemu nikt mi tego nie wytłumaczył, kiedy miałem lat 10, 15, 20? Być może masz rację, mając pretensje, że nikt ci nie wytłumaczył. Być może. Ale w końcu do ciebie dociera Boże Słowo. Jeśli żyjesz, to nie jest za późno. I możesz dać się uratować. Pokój wam. Pan Jezus mówi w Jana 14, 27 pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje. Ja wam go daję. Pokój wam. Odkąd znamy zmartwychwstałego Pana, wszystko się zmieniło. Dopóki Jezus jest na krzyżu, nic się zmienić nie może. Dopiero Jezus, który powstaje z martwych, jest tym Jezusem, który zmienia wszystko. Dlatego krzyż jest pusty. Tak, jest pusty. Pozostaje tylko i wyłącznie narzędziem śmierci. Niczym więcej. I niczym więcej nigdy miał nie być. Tylko narzędziem śmierci. Krzyż jest pusty, a Pan triumfuje. Siedzi po prawicy Ojca. A my, pełni Ducha Świętego, idziemy przez życie z radością, z wdzięcznością, nowonarodzeni, z nowym umysłem, z nowym sercem, z nowymi oczyma
i otwieramy ludziom drogę do Królestwa i odpuszczamy im przez to grzechy. A ci, którzy tego nie przyjmują, muszą od nas usłyszeć Twoje grzechy na Twoją głowę. Amen.